Czepiące dziecko za ciężki tornister na wsi. To naprawdę przerażające dane, mówi Joanna Biowska, rzecznik prasowa toruńskiego sanepidu. Kontrole przeprowadzono w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach z Torunia, Chełmży i powiatu. Najlepsza sytuacja jest wśród szkół gimnazjalnych. Tam żaden plecak nie przekroczył dopuszczalnych wartości. Zapakowany tornister nie powinien ważyć więcej niż 10% masy dziecka. Rzecznik toruńskiego sanepidu zwraca uwagę, że za ciężki tornister powoduje skrzywienie kręgosłupa. Uczeń ma na ogół jeden komplet podręczników i z tym kompletem podręczników wędruje, bo ten podręcznik jest potrzebny mu i w szkole, i potem w domu do odrabiania lekcji. Ideałem by było, gdyby był to podręcznik właśnie jeden taki szkolny w szkole, a drugi domowy, żeby nie trzeba było tego nosić. Już sam tornister waży parę kilogramów, a do tego jeszcze dodamy zawartość, jeszcze jakiś piórnik wielokomorowy z nie wiadomo jaką ilością pisaków, kredek i Bóg wie czego. I wtedy mamy taką sytuację właśnie, że to dziecko naprawdę dźwiga relatywnie straszny ciężar na plecach. I potem się dziwimy, że mamy pokolenie, które jest właśnie pokrzywione, garbate. Akcja będąca misją edukacyjną przeprowadzona jest raz na kilka lat z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jej celem jest pokazanie, jaka jest skala problemu. Ponadto sanepid chce w ten sposób zaapelować do rodziców, szczególnie tych młodszych dzieci w klasach od 1 do 3, aby zwracali uwagę na to, co ich dzieci pakują do tornistrów. Zakończył się 16. Międzynarodowy Rajd Katyński. W sierpniu z Warszawy wyruszyło ponad 50 osób, by oddać hołd Polakom zamordowanym na wschodzie i odwiedzić ważne dla historii Polski miejsca. Istotnym elementem każdej wyprawy jest pomoc Polakom na wschodzie. Motocykliści zawieźli ze sobą dary, m.in. zabawki, żywność czy artykuły chemiczne. W ciągu ponad 3 tygodni odwiedzili m.in. Lwów, Hutę Pieniacką, Kamieniec Podolski, Katyń, Kuropaty i Wilno. Agnieszka Piwar, rzecznik prasowy rajdu, podkreśla, że motocykliści byli bardzo dobrze przyjmowani i traktowani jak oficjalna polska delegacja. Sukcesem było przyjęcie rajdu katyńskiego w klasztorze w monastyrze w Kozielsku, gdzie byli 75 lat temu przytrzymywani polscy oficerowie. Mogliśmy tam odbyć naszą uroczystość, wejść ze sztandarem, pomodlić się nad grobem jednego z Polaków, który tam jest. Bardzo pozytywnie również przez uczestników rajdu katyńskiego zostało odebrane przyjęcie w klasztorze po Staszkowie, więc bardzo dużym takim plusem tej wyprawy jest otwarcie prawosławia na rajd katyński. Bardzo ważne jest to, że rajd katyński wszędzie był bardzo pozytywnie pisany. W każdym właściwie miejscu, gdzie się pojawiał, było bardzo ciepłe i serdeczne przyjęcie. Można powiedzieć, że rajd katyński, to ja to tak odczuwam, był pisany jako oficjalna delegacja z Polski. W tym roku motocykliści przejechali ponad 7 tysięcy kilometrów. Rajdowi katyńskiemu co roku towarzyszą dwa inne rajdy. Jeden przebiega szlakiem Rzezi Wołyńskiej, kończy się w Hucie Pieniackiej. W drodze powrotnej na Litwę do motocyklistów z rajdu katyńskiego dołącza rajd Ponary Pamiętamy. Na północnym wschodzie Niemiec rozpoczął się proces byłego SS-mana, sanitariusza w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. 95-letni Hubert Zawkę przybył na salę rozpraw na wózku inwalidzkim. Poprzednio rozpoczęcie procesu trzykrotnie odraczano z powodu złego stanu zdrowia SS-mana. Zawkę jest oskarżony o współudział w zamordowaniu co najmniej 3,5 tysiąca osób. W Auschwitz-Birkenau pełnił służbę przez miesiąc, od połowy sierpnia 1944 roku. W tym czasie do obozu zagłady dotarło 14 pociągów z więźniami. Z ponad 8 tysięcy SS-manów służących w KL Auschwitz i jego podobozach niemieckie sądy skazały dotychczas 41 osób. W kraju zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna przeważnie od 28 do 31 stopni. Na północnym wschodzie od 26 do 28 stopni, a nad samym morzem i na Podhalu od 22 do 26 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Ciśnienie będzie ulegało wahaniom. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie.